Cześć moi drodzy, tutaj wasza Blue Jane. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiałku na moim kanałku i zapraszam do super gieraski, która nazywa się Monkey Go Happy Tales, czyli inaczej opowieści. Wow, będziemy razem z naszą małpką ponownie przeżywać fantastyczne przygody, o tak, i ją rozweselimy dzięki temu. Dobra, wybierzmy sobie na początek może jednego z członków rodziny, może tego chłopczyka, o tak, jego chciałabym rozweselić. Jakie rogi, o jaka dziura brzydka, nie, takiego nie chcę, kapelusika. Który jest najfajniejszy, moi drodzy? No cóż, nie jest zbyt duży ten wybór, a ten w sobie wybierzemy. I pierwszy poziomas. Patrzcie tylko. Jakie smutne drzewko, ono nie ma jednej gałązki. Biedne. O, tam jest jakiś potwór, dlatego się tak boisz, koleżko? Mamy miotłę. Zrobimy rękę naszemu drzewku. O, jakie szczęśliwe, jak fajnie. I dał nam huśtawkę. O, kolega, patrzcie tylko. Co tam jest? Zobaczymy. A, to ten złowrogi potwór z jednym okiem. Taki cyklop jakby. Co on to ma pod sobą? O, tam jest jakaś kartka chyba z hasłem. O, mamy obrus. Ucisz się, koleżko. Ojej, biedny spadł z dachu, bo nie widział, gdzie jest. A tu są jakieś symbole. O tak, moi drodzy. Jest skrytka. O, rozweseliłeś się, mój drogi. Już się nie boisz potworka, a potworek? Patrzcie, co on to robi, jak wierga nogami. O, spadł z dachu, biedny, no cóż. Ale był bardzo złowrogi. Otworzymy skrytkę. O, i trzeba tutaj wpisać jakiś kod. Pamiętacie? O, patrzcie, jak krzyczy, aż go słychać tutaj. No tak, moi drodzy, no to idziemy w takim razie. Zaznaczamy te symbole i jest małpeczka, jak fajnie! Poziomas zaliczony, wszyscy się cieszymy. Wszyscy poza tym potworkiem, który wylądował na główce. No cóż, kolego, byłeś taki złowrogi. No to drugi poziomas. O, cześć, krasnoludki! Potrzebują różnych instrumentów muzycznych, żeby sobie zagrać. O, i mamy kubek. Mamy taką, ja wiem, hak? Tu jest jakiś... taki kwadrat, prostokąt, czy coś w tym rodzaju. Pewnie tam coś się kryje. Jaki gargulec złowrogi? Co to było? 1, 4, 5. O, to jakiś kod tajny. Dobra, może tą kredkę wyciągniemy z pomocą tego haka? Jest! I mamy gitarę! Dla jednego z naszych kolegów krasnoludków. O, co to jest? Ornament. Taki kamor. O, idziemy sobie dalej. Patrzcie tylko. Pasuje tutaj i mamy kolejny. Też tu będzie pasować? No pewnie, one są takie same właściwie. I jest kłódka. Trzeba będzie ją otworzyć jakimś kluczem. O, patrzcie, tak dziwnie wygląda ta cegła. Jest! Mamy klucz! Za tą cegłą był klucz. Ekstra! Otwieramy i wchodzimy do piwnicy. Co to za hak? Jak tu ciemno, ale mamy latarnię. Dzięki czemu widzimy, co tu jest. O, jeju, ile gliny! Kubkiem uda nam się, moi drodzy, wykopać dziurę. Jest bębenek dla kolejnego krasnala, ale fajnie. No dobra, mamy 3 ornamenty. A, ja chyba wiem, patrzcie tylko, nasz gargulec jest nam bardzo przychylny, bo podaje nam kod, który musimy tutaj podać. 1, zaraz damy. Proszę bardzo, 1, potem będzie 4. Raz, 2, 3, 4 i 5. O tak! Kontrabas! Świetnie! Bardzo ładnie! On chce gitarę. Proszę, koleżko. Tak, zagraj nam na gitarze bardzo ładnie. Bębenek. I bas. Tak, kontrabas. Jest! Ale orkiestra gra! Tra la 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 la! Świetnie, moi drodzy! No to idziemy do poziomu numer 3. O, drzwi zamknięte jak zwykle, ale dziwne drzewo. Patrzcie, jakie ma wyrośnięte korzenie. O, takie obszerne, że aż wystają spod ziemi. I mamy grzybki, muchomory. Takie trujące grzybki. O, sroczka nie chce oddać nam klucza. Pilnuje go tutaj. O, będzie trzeba ją pewnie czymś przekupić, żeby dała nam ten klucz. Dobra, mamy 6 grzybków. Idziemy dalej. Kolejne, patrzcie tylko. O, dzień dobry! Kim ty jesteś? Potrzebujesz 10 muchomorów, żeby dać nam ten naszyjnik. No to zbieramy, zbieramy i się nie ociągamy. Za krzakiem jeszcze 1. O, patrzcie tylko, noga wystaje mu. Ale mamy 10, to najważniejsze. Proszę, kolego. Dasz nam teraz ten naszyjnik? Proszę, daj nam. Daj nam ten naszyjnik, koleżko. O, świetnie, mamy. O, więc się nie poddamy, bo naszyjnik mamy. Proszę, sroczko. Ojej, nie chcesz? Nie chcesz, przecież sroki lubią świecidełka. O, dobra, zajęła się naszyjnikiem, a my mamy złoty klucz.
Świetnie, możemy otworzyć te drzwi w tym dziwnym drzewie. O, i co? Patrzcie, tam chowa się małpka, biedna, uwięziona jest. O, i mamy wajchy, które możemy przesuwać. Dzięki temu, że na przykład klikamy na te korzenie. Dobra, teraz potrzebujemy znać tajemny kod. On był, czekajcie, niech się zastanowię. On był w tym domku, patrzcie tylko. Tak, pochyla się na lewo, ten na krzyż, a ten na lewo, dobra. No to idziemy w takim razie. Jest na lewo, jest na krzyż i ten jeden tylko został jeszcze na lewo. Jest, udało się, małpeczka uwolniona, jak fajnie. Bardzo mi się to podoba, moi drodzy, że znowu udało nam się przejść cały poziomasek. Idziemy do czwórki, w takim razie jesteśmy w jakimś porcie. O, ten hak przesuwa się dzięki temu, że ruszamy właśnie tą wajchą tutaj. A ta jest zepsuta, trzeba ją naprawić, moi drodzy, bo nam brakuje. O, dzień dobry, Mewo. O, mamy butelkę. I jest beczka. Zamknięte drzwi. Pan pirat sobie odpoczywa. O, nie chce nam dać młotka, bo chce się napić jakiegoś napoju. O, no dobra. No to idziemy w takim razie. Proszę. O! I mamy korkociąg. Dzięki. Dzięki, Mewo. Dałaś nam korkociąg w zamian za tą rybią oś. O, pięknie. Proszę bardzo. Możesz się napić teraz, koleżko, tego napoju, a my zabieramy wreszcie młotek, to naprawdę piękny młotek. O, czy nam się tu przyda? Świetnie, brawo, bravissimo Blue Jane! Mamy lewarek, ale ekstra. Dobra, tak, proszę cię bardzo. Teraz będziemy mogli sterować wreszcie o tym dźwigiem. Proszę bardzo, skrzyneczko. Nie tam, tutaj, proszę, postaw ją. O, zaraz zobaczymy, co jest w środku. O, otwieramy. Wow, małpeczka! Rewelacja! Przeszliśmy wszystkie 4 levelasy! I zostaje finałowy! Blue Jane'owy, ale ekstra! No to rozpoczynamy! O, zbieramy monety! Mamy dynię! O, patrzcie! Tutaj też za krzakiem była. Patrzcie, bagna! Idziemy! O, jej! Okropnie tu jest, złowrogo! I jest jakiś bambus! Dobra. O, domek w kształcie buta! Mieszka tam szewc, który naprawia buty za 10 dolców. I mamy jakąś mapę, tylko spójrzcie. Na pewno się przyda do rozwiązania jakiejś zagadki. Okej. Okay. O, dzień dobry, świnko, jaka ona smutna, pewnie głodna. Proszę cię bardzo. O, i robal. Jaki fajny robal. O, patrzcie tylko, zbieramy sobie monety, orety. Tu są buty, których nie możemy na razie zabrać. O, ale mamy takie kryształy, które pewnie tutaj trzeba będzie włożyć, ale na razie mamy tylko jeden. Zamknięte, potrzebujemy czerwonego klucza. Zimno ci? Proszę pana? On chce, żeby mu napalić w tym kominku. Jej, jaki zmarznięty, biedny. Nie odda nam tego kryształka, póki mu nie rozpalimy w piecu. No dobra. No to w takim razie szukamy takiej możliwości. O, robaczek. A, popływaj sobie tutaj w stawie. Ojej, widzieliście to? Dzięki, koleżko, ale jesteś złowrogim potworem z bagien, zmutowanym. O, przyda nam się? Tak, ta tyczka bambusowa nam się przydała, tralalalala. Idziemy do miasta, otwieramy drzwi i idziemy do środka. Ojej, jaki złowrogi diabołek. Dobra, zbieramy wszystko po kolei i mamy węgiel, żeby napalić w kominku u pana. Proszę bardzo, zaraz panu będzie ciepło. A, sami musimy rozpalić ogień. Proszę bardzo, już mu jest dobrze, jak fajnie. I oddał nam jeden ze swoich kryształków. O, czy ta tyczka bambusowa nam pomoże? Dzięki! Tyczko bambusowa. Dobra, ekstra. Mamy 10 monet i mamy te stare buty. No, prawie proszę, panie szewcu. Dziękujemy. 10 minut później mamy piękne nowe buty dla naszego wspaniałego diabołka na jego kopytka. Zimno ci w kopytka, co? Proszę, kolego. O, dzięki. I mamy... O, trzeci kryształek. Fajnie. Idziemy w takim razie włożyć go do tego... Co to jest? Fontanna? Posąg jakiś czy coś? Dobra. O, i co teraz? Patrzcie. Jeszcze w odpowiedni sposób trzeba to tutaj poukładać. O, no to idziemy zobaczyć tą podpowiedź. Patrzcie tylko, o tak. Zapamiętujemy, tutaj jest północny zachód, potem mamy południowy wschód, południowy zachód. Dobra, zapamiętujemy, moi drodzy, te wszystkie kierunki. O tak.
I tutaj teraz ustawiamy wedle tego, co żeśmy zapamiętali. Te kryształki, proszę bardzo, tak. I jeszcze ten. No, południowy zachód, świetnie. Jest, udało się! Trzymał beczki! Jak fajnie, jak fajnie! To mi się podoba! I tym optymistycznym akcentem chciałabym się z wami pożegnać i zaprosić was do kolejnych materiałków na moim kanałku. Żegna się z wami Blue Jane! Cześć!